Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak powinniśmy pracować z młodym jeźdźcem. Więc zapraszam Was do oglądania. Co to oznacza trening młodego jeźdźca? Możemy tak naprawdę pogrupować jeźdźców i ludzi na dane grupy, ale ja bym chciała dzisiaj skupić się i opowiedzieć Wam troszkę o pracy z dziećmi i młodzieżą, czyli z osobami od 9 roku życia, mniej więcej w przedziale do 20 do 21 lat. Więc chciałabym Wam powiedzieć jedno, że praca z młodymi ludźmi, po pierwsze, dla mnie osobiście jest bardzo motywująca i satysfakcjonująca, ale wymaga to bardzo dużej wiedzy od osoby prowadzącej treningi. Czyli można też to pogrupować. To jest kolejna rzecz, w której możemy powiedzieć, że na przykład jedni instruktorzy sprawdzają się świetnie i są naprawdę fachowcami z pracy z małymi dziećmi. Czyli praca na ląży, praca pierwsze kłusy, pierwsze zagalopowanie, ale ich umiejętności już się w tym momencie kończą. Ale nie oznacza, że to są źli instruktorzy. Wcale tak nie oznacza. Oznacza to, że oni się wyszkolili z taką grupą osób pracy i tu są najlepsi. Ale jeśli zaczyna dochodzić do momentu, w którym jeźdźcy zaczynają progresować, zaczynają skakać, pierwsze zawody, pierwsze skoki, pierwsze jakieś treningi zaawansowane ujeżdżeniowe, czy zawody pierwsze ujeżdżeniowe. I tutaj tak naprawdę pojawiają się schody, czyli instruktor ma za zadanie tak naprawdę motywować, ale też pokazywać błędy, wskazywać kierunek, w którym powinien iść ten jeździec, pokazać mu, co robi źle, co robi dobrze, jak ma traktować konia i surowo karać za to, jak traktuje tego konia źle. Ale jeśli popełnia błędy, nie powinien być, można powiedzieć, karany. Tak? Dużo instruktorów popełnia jeden kategoryczny błąd. Ten błąd polega na tym, że krzyczy, zaczyna grozić na przykład, bo są też tacy instruktorzy, że zaraz będziecie stępować w ręku albo zsiądziecie w ogóle z koni, jak nie wykonacie danych elementów, które ja mówię. Z jednej strony, jeśli to jest w żarcie, jeśli to jest jakoś tak obrane w słowach, że wszyscy rozumieją przesłanie i to nie powoduje frustracji ani strachu, to wszystko jest ok. Ale zadaniem instruktora jest poprowadzenie lekcji w taki sposób, żeby dziecko znało cel tej podróży, tak? Czyli znało cel tej całej lekcji, tak? Czyli instruktor powinien poinformować, nad czym dzisiaj będziemy pracować, co będziemy dzisiaj robić, by Wasze umiejętności się zwiększały albo Wasza pewność się zwiększała, tak? I w momencie, kiedy my mamy do czynienia z grupą jeźdźców, którzy na przykład boją się, są dwie osoby w grupie, na przykład mówimy o takich osobach, które galopują, powiedzmy, tak, nie skaczą, boją się, to instruktor musi tak poprowadzić jazdę, żeby one nie myślały o tym strachu, żeby one myślały o zadaniu, o celu, żeby to ćwiczenie było adekwatne do tego, że on jest w stanie je sprostać temu zadaniu, tak, i możemy kawałeczek, ząbek do góry wskoczyć na to, żeby jednak zrobili to, co byśmy chcieli, czyli po prostu zrobić coś, co powodowało strach. Ale jeśli mówimy już o jeźdźcach, którzy galopują, skaczą, wskakują na taki etap, w którym moglibyśmy już uczyć ich tego, by podążali w rytm całej piramidy ujeżdżenia. Mamy możliwość trenowania z osobami, które mają możliwość wsiadania na konie, które są wyszkolone. Tak? Czyli na moim przykładzie mogę Wam opowiedzieć, że mam już paru jeźdźców takich, którzy zaczynają rozumieć, zaczynają czuć, zaczynają wiedzieć, co się dzieje pod nami, tak? Czyli zaczynają rozumieć to, że jak koń się napina, to nie możemy go ciągnąć. Jak on się napina, musimy rozładować te napięcie, tak? Czyli poprowadzić go w taki sposób, by rozluźnienie nastąpiło po chwili, tak? I tutaj ja na przykład cieszę się z tego, bo widzę w ostatnim czasie bardzo intensywnie paru jeźdźców trenuje ze mną i widzę, jak ogromny progres zrobili, ale taki w głowie. Bo to jest ważne, że instruktor to jest też takie postrzeganie złe, uważam, jeździectwa, że ludzie uważają, instruktorzy nawet uważają, że trzeba być takim
A, pokażę im, będą jeździć bez strzemion, zmęczę go, nie? A go nauczę siedzieć, jak się po prostu nie będzie mógł 3 dni chodzić, to ja mu pokażę. Oni wtedy poczują, tak? Albo męczyć całą godzinę w półsiadzie, albo męczyć właśnie w ćwiczebnym, czy w jakichś innych ćwiczeniach, które ogrom, ale to jeszcze raz, ogrom napięć powodują. Ja na przykład jestem przeciwnikiem takiego jeżdżenia. Ja jestem zwolennikiem uczenia ludzi od początku luźnego dosiadu. Czyli jak uczymy się ćwiczebnego, to siedzimy i jeździmy w bardzo wolnym ćwiczebnym i stopniowo w ramach swoich możliwości zwiększamy tempo, narzucamy sobie troszkę więcej energii, albo dzisiaj popracujemy 5 minut dłużej w kółku ćwiczebnym, jak mamy trening ujeżdżeniowy, ale na pewno nie doprowadzam do momentu, w którym ktoś ledwo siedzi na koniu, bo widzę po nim, że ledwo siedzi, bo już jest tak zmęczony, a tutaj instruktor dalej każe, bo trzeba. To jest w ogóle absurdalne i bardzo niepotrzebne, a co najgorsze, uczy jeźdźców napięć. Napięć, spięcia ciała, walczenia, chwytania się kolanami, zaciskania się kolanami. To jest wszystko to, czego my nie chcemy, tak? Czyli tak naprawdę mądry instruktor, ale w takim sensie jeździeckim chodzi mi, mądry instruktor, który posiada taką metodykę pracy, tak? Posiada podstawy, które są niezbędne. Zaawansowanie jego wyszkolenia jest na wysokim poziomie, to będzie Was prowadził tak, że małymi kroczkami, etapami przeprowadzi Was przez całą piramidę ujeżdżenia. Przy okazji nauczy Was takiego dosiadu, że Wy od dosiadu będziecie potrafić prowadzić konia w taki sposób, że nie będziecie używać ręki do tego, żeby, jak to niektórzy mówią, zganaszować konia. Albo zebrać konia, to muszą tam namajzlować się pół godziny, żeby konia zebrać. Nie. Dobry instruktor poprowadzi Was tak, że będzie Was uczył tego, że zebranie, podstawienie, rozluźnienie zależy od zupełnie innych rzeczy, nie od jazdy siłowej. Nie od tego, że jak Wy nie jesteście w stanie siąść w siodle, podążać w kółsie ćwiczebnym, czy w pełnym siadzie tak, że Wasze ciało się nie rusza, tylko spokojnie płynie z ruchem konia, to nie ma tutaj mowy o tym, żeby umieć zebrać konia. Mam nadzieję, że rozumiecie moje słowa, moje przesłanie. Chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie młodzi jeźdźcy, dzieci, młodzież, to jest nasza siła jeździectwa. Co nauczymy, to pójdzie w świat, tak? A chcemy naprawiać jeździectwo, chcemy pokazać ludziom, że można jeździć lekko, delikatnie, w zgodzie z biomechaniką ruchu. Jeśli my się podjęliśmy tego, że domowiliśmy te zwierzęta, wsiadamy na ich grzbiety, jeździmy je, tak? Wymagamy od nich rzeczy, których one nigdy by nie robiły w naturze, to musimy jak najwięcej energii, siły, emocji włożyć w siebie. W siebie w taki sposób, że my musimy pracować nad mobilnością swojego ciała, nad gibkością, rozciągliwością ciała, tak? Po prostu, żeby być sprawnym fizycznie i być w stanie tak sobie w głowie poukładać rzeczy, które nam mówi instruktor, by rzeczywiście nasza praca, nasze emocje nie były przekładane na konia. To jest bardzo ważne. Nie możemy się irytować na konia, tak? I tym właśnie sposobem dobry instruktor jest w stanie nauczyć jeźdźca spokojnej głowy, jest w stanie nauczyć wtedy jeźdźca naprawdę dużych umiejętności, tak? Posiąść te duże umiejętności. Więc tak naprawdę nawołuję Was do tego, by inwestować w młodzież, ale w taki sposób, by nie uczyć ich jeździć na wypinaczach, na gumach, lożować na wypięciach i opowiadać te wszystkie kuromysła, które powinny dawno odejść od lamusa. Tylko tego prawdziwego jeździectwa, tego jeździectwa, które jest w zgodzie z naturą koni. Oj, tutaj widzimy Grancika i Madzie. Granci dzisiaj będziesz skakał? Tak, będę skakał. Misiu, pysiu, śliczny. Granci, co to jest? O matko! Moi drodzy,
młodzież, dzieci to jest nasza siła, to jest nasza przyszłość. To można powiedzieć tak samo no, w innych kategoriach życiowych. Musimy inwestować w młodzież w taki sposób, by dać im możliwość wiedzy, dać im możliwość tego, że będą posiadać wiedzę skuteczną, wiedzę, która jest w zgodzie z tymi naszymi przepięknymi zwierzętami. Chcemy, kochamy, więc nie krzywdźmy, tak? Czyli uczmy, my instruktorzy i trenerzy, uczmy tego dobrego jeździectwa, tego lekkiego jeździectwa, jeździectwa, które jest w zgodzie z końmi. Moi drodzy, ja na tym kończę. Mam nadzieję, że Wam ten filmik się podobał. Mam nadzieję, że obejrzeliście parę fajnych ujęć moich jeźdźców, mojej młodzieży, moich dzieci, które trenują z nami w Iskrze i naprawdę zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zachęcam Was do pisania w komentarzach swoich spostrzeżeń. Zadawajcie mi pytania, ja będę Wam na nie odpowiadać. Pozdrawiam Was serdecznie.